Małe zwierzęta, które wyglądają przepięknie i słodko i wzbudzają bardzo dużo ciepłych uczuć, niestety często są porywane. Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Lasów Miejskich Warszawa jest prowadzony przy ulicy Korkowej w Lesie Sobieskiego i przyjmuje właśnie dzikie ssaki wymagające pomocy. Maj, czerwiec to jest taki moment w roku, kiedy pojawia się bardzo dużo małych zwierząt. Między innymi małe sarenki, małe zajączki, ale również małe lisy, małe dziki. Oczywiście staramy się udzielić pomocy takim maluchom po to, żeby później móc zwrócić je do natury, ale nikt się nimi tak dobrze nie zaopiekuje, jak ich matka. Jeżeli nie mają Państwo pewności, czy należy podjąć jakąś interwencję, czy to zwierzę wymaga pomocy, prosimy o to, aby po prostu zadzwonić do odpowiednich służb i się poradzić. Można również zadzwonić do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Lasów Miejskich Warszawa lub do pracowników terenowych. Te numery telefonów są podane na naszej stronie internetowej.